Dzień dobry wszystkim. Ja i mój Ułaz witamy Was w ten piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj tematem będzie uzupełnienie tutaj tego elementu, którego teraz nie ma. Nie wiem, czy kiedyś był, czy został zdemontowany, ale z tego, co tutaj widzę, to raczej chyba nic nie było. Nawet ta przelotka jest jeszcze zatkana. A co tu było? A tutaj było taki szperacz, dodatkowy reflektor. Nie wiem, jak operatorzy tym operowali tutaj przez to okienko. Chyba przez ten trójkąt trzeba było rękę wystawiać i jakoś tu sięgać do tego. No, jakoś tak. Dobra, spróbujemy to zamontować. Lampa leży tu od zimy. Raczej zimą się takich rzeczy nie chce robić, bo to zaraz ręce drętwieją. Paluchy zimne, sztywne. No, a do tego użyję przewodów. Zrobię dodatkową masę do tego. Nie chcę tutaj stosować takiej zwykłej masy, jak zawsze, że tam przez śrubki czy coś. To stare auto. Nie wiem, jak to tam będzie później działało. Może być tak, że teraz będzie działało, a za pół roku, jak popada, namoknie, to przestanie. Dlatego pociągnę dodatkowy przewód. Tu jakiś taki peszelek gdzieś w środku, gdzieś, żeby te kable się nie pouszkadzały. Nie wiem, czy to tam będzie pracowało, czy nie. Ale nie zaszkodzi. O, pstryczek do tego. Można powiedzieć cepoki. Bo tutaj już takie są. Od razu widać, że zima, że wiosna w aucie gorąco. O, tutaj już taki był. Tak, ten był? Nie, ten był. Nie, no w sumie oba były. Ten i ten. A ten, nie wiem, tu którąś z tych dziur chyba rozwiercę. Nie chcę dorabiać więcej dodatkowych. Może tu. Coś poszukamy. Najlepiej było gdzieś tu, bo skoro szperacz będzie z tej strony, no ale co tu? Nie ma żadnej dziury, a nowych nie chcę robić. Zrobimy tu w końcu, i tak nie ma daleko. To co? Bierzemy się. Samo się nie zrobi.
A wolałbym się wziąć za robotę, a nie przymierzyłem. Kurde, jakby stąd. Ta blaszka tam nie wypadła. Jak kiedyś przy lusterkach. Dobra, trzyma się tam jakoś. Coś go tam trzyma. Pewnie rdza. Widać na zdrowe. Ale psikniemy. Psikniemy. Co, pod tą zaślepką nie ma gwintu, ale jestem przygotowany. Kręcimy śrubkę od drugiej strony na krętkę i będzie. Kurde, pasuje, nie? Co oryginał, to oryginał. Dobrze, że poprzedni fachowiec tego dziś nie pospawał, poszpachlował i pozaklejał, bo musiał gdzieś tu wiercić. A po co? Tu
chyba były lusterka kiedyś, nie? Bo z tamtej strony też tak jest. Jakaś stara wersja może, albo co? Nie wiem, co to za śruby. Dobra. Montujemy lampę. Ostatnia prosta. Przewody mam wyprowadzone. Otwór jest. Wyłącznik jest. Teraz go podłączę. I zrobimy próbę. Dobra, teoria jest, założymy bezpiecznik. Bezpiecznik jest, nawet się nie spalił, czyli jest dobrze.
nie świeci jeszcze. Zobaczymy teraz, albo się włączy lampa, albo się włączy bezpiecznik. Nic nie dymi. Świeci. Świeci. Chyba o to chodziło. Właśnie teraz kwestia sterowania tym. No i że co? No jak? Chyba że tej nakładki wtedy nie ma tego, tej przystawki do drzwi. To wtedy, bo co? Z otwartymi drzwiami? Ciekawe jak w nocy daje. Daje albo nie daje. No i co, znowu zadanie wykonane, cel osiągnięty. No co, składam się, zbieram zabawki. A wam dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć.